Hej, jestem Ignacy. Mam 6 lat i wiem, że na seansie trzeba zachować ciszę. No tak. Ignacy o tym wie. Ale czy ty wiesz? Bądź jak Ignacy. Zachowaj ciszę. Dziękuję. Chodźcie tutaj, chodźcie! Chodźcie do nas, chodźcie! Chodźcie na moje studnie! Po robocie? Ciężko dzisiaj było. Musieliśmy przetowarować 15 wagonów. Kilka to jechało z opóźnieniem. Roboty jest od grom. Szczególnie, że ostatnio wyszła informacja, że najlepszy zespół kolejowy za wydajność w robocie dostanie nowy zestaw do wyświetlania filmu w naszym kinie. Naprawdę? Skąd masz takie informacje? No jak to, panie kolorowe? Co pan głową w chmurach buja? Wszyscy o tym teraz trąbią. No, i teraz to pewnie wszystkie jednostki się starają. No, i to jak konkurencja. Dobra, panowie, bo fetor straszny. To jak, idziemy się wymyć do łaźni? Panie, ty oszalałeś? Ty wiedziałeś, jaka tam jest kolejka? No, najgorzej się dostać, jeżeli ktoś nie ma legitymacji. A no właśnie, zapomniałem. Ja niestety odpadam, bo zapomniałem tej legitymacji. Kolega też. Ej, panowie, ja mam lepszy pomysł. Może pójdziemy polatać na żurawiu? Tak, idziemy na żurawia. Koleja, koleja, koleja. Aktualnie łaźnia to są wspomnienia z mojego dzieciństwa. Mój tato oczywiście pracował na kolei i zawsze w piątek albo w sobotę były takie dni, gdzie rodziny kolejarzy mogły iść do łaźni, no, normalnie się wykąpać, tak? Trzeba było mieć przy sobie legitymację kolejową, bo zawsze pani sprawdzała. Bardzo miłe były tam panie, które pracowały, aczkolwiek nieraz troszkę utyskiwały, że tak dużo jest tych kabin, że trzeba iść i sprzątać, że tej wody trzeba dużo nagrzać. No, ale były bardzo sympatyczne, były miłe. No i też chodziliśmy jako dzieci całymi grupkami. Wszystkie razem, później otulone w kurtki, nieraz nawet i w ręczniki, że blisko mieszkaliśmy, bo ja mieszkałam na ulicy Kolejowej. No to blisko do domu i już było z głowy. A łaźnia to tak, to no wiadomo, na parowozie to była brudna robota, olej, sadza, kurz, wszystko naraz, nie? No i to się chodziło do łaźni. Z młodszych lat to pamiętam, że jak były czwartek, to był dla rodzin kolejarzy. No to chodzili to, zapalić te papierosy, to tam podglądanie, nie? Małe, no i tego. No i akurat raz taka pani tam zawsze pilnowała, bo ona ze względu na bezpieczeństwo miała klucze, że mogła otworzyć w każdym razie kabinę. No, a my zaczęli palić papierosy, no i dymu naleciało. I ona zaczęła krzyczeć, to my noga przez okno, nie? No i uciekli z tego okna i przyszłem jeszcze do domu. A na drugi dzień ta pani mnie znała dobrze i mojemu ojcu się tam powiedziała, że synek tam papierosy pali, to tamto. No i ojciec przychodzi, a przyszłym wieczorem do tej niby to z łaźni, ojciec mówi, gdzie ty byłeś, a w łaźni byłeś. A zobacz do lustra, jak szyję wygląda. Ja takie miałem tylko zacieki, nie? Brudne zacieki takie, no. No ale właśnie byłem, nie? No ale jeszcze się nie uciekłem przez okno, to musiałem się jakoś wydobyć, nie?
żuraw wodny to był do napełniania lokomotyw. A później jak spalinowe były, ja jeździłem na SP, to było kotły WB5, to były tak, że to były właśnie na parowe, to przy żurawiach były takie ujęcia wody, taki kran jak jest wąż powietrzny, tak my mieliśmy tego i podłączali i tankowali tam wodę, a tak to tylko parowozy. A mycie wagonów to było na wagonowni, tam były specjalne takie kanały, bo to zwierzęta przewozili tego, to oni tam gnój wysypywali. Mogłabyś nam nie przeszkadzać. Nie przeszkadzać? Gdy dziecko się właśnie stało? Na pewno coś bardzo ważnego. Oświeć nas. Bo właśnie nasza kolej wygrała konkurs na największą modernizację wagonów pociągów w kraju. Serio? Tak. I wiecie, jaka okazała się nagroda? Jaka? No to. Dwa aparaty szerokokątne. Tu jeszcze w Mikołajcach było kino, w niedzielę był poranek o 15, o 17 był dla dorosłych i o 19. I w poniedziałek było o 19. No często żeśmy chodzili do tego kina, pamiętam bilety były 3 złote, na poranek chyba 2 złote były. No jak był ładny film, to się szło w niedzielę i w poniedziałek. Trochę się oszukiwało, bo jeden kupował bilet, otwierał drzwi z boku, to no, były kombinacje różne, jako dzieci żeśmy kombinowali. Zanim hotel powstał, to był obok klub kolejowy i kino. Trochę tam pomagałem koledze, tam przy tych aparatach kinowych filmy wyświetlać i tego tak. Przeważnie zawsze było właśnie w tej sali dużej kinowej obchodzone te różne Dzień Kolejarza. No, powinni być już 5 minut temu. Przecież tam nie jedzie się aż tak długo. No i do tego tą nową linią PKP powinno być krócej. No właśnie, dzwonili 3 godziny temu, że już wyjeżdżają. A teraz no i co z nimi? Dzień dobry! A panienki co tutaj robią? Czekamy na znajomych. Jedą do nas aż z Trójmiasta. A czy mają panienki bilet na przejazd? Nie! Tak. Nie. To niestety, jestem zmuszona prosić panienki o opuszczenie terenu dworca. Dlaczego? Ale jak to? Obowiązujące u nas procedury nie pozwalają na przebywanie na terenie dworca osób, które nie mają ważnego biletu na pociąg. Ale my tylko czekamy na przyjaciół. Rozumiem. Bardzo mi przykro, ale takie panują u nas zasady. Zapraszam albo do kasy biletowej w celu zakupienia ewentualnego biletu, albo prosiłabym o czekanie na znajomych poza teren naszego obiektu. Opowie nam pani, dlaczego tak się dzieje? No i do tej pory, no jeżeli chodzi o kasę i dworzec, to się bardzo dużo zmieniło, bo w tej chwili dworzec w Miłkowicach w ogóle jakby nie istniał, jest tylko jakby skorupa jego. A jak ja zaczynałam pracować, to jednak dworzec tętnił życiem. Na dworcu było wszystko, kasa biletowo-towarowa, bufet, fryzjer, poczekalnie, dyżurny ruchu towarowy, cała ekspedycja z naczelnikiem włącznie od spraw handlowych. Także no, życie tętniło. Ja jako pracownik pracowałam w kasie biletowo-towarowej. To no, moim zadaniem było przede wszystkim obsługa klientów, a zwłaszcza podróżnych. Sprzedawałam bilety takie kartonowe, co kiedyś były w takich terionach i
one już były takie gotowce, jakby to powiedzieć. Były napisane z Miłkowic i do jakiej stacji, z jaką ulgą było, cena biletu była, ale to było do nie wszystkich stacji kolejowych w Polsce, tylko tych najbliższych w naszej dyrekcji. A pozostałe bilety, które ludzie chcieli kupować na różne pociągi pośpieszne, zagraniczne, to po prostu myśmy wypisywali takie bilety blankietowe. Mieliśmy takie blankiety i po prostu wypisywaliśmy bilet i no, wyliczaliśmy kwotę i sprzedawaliśmy je. A to były lata chyba 60. któreś. Jeszcze jak się wychodziło z peronów na dworzec Legnicki, to były takie bramki, w których siedział taki pan i odbierał, trzeba mu dać bilet, ten, w którym się właśnie przyjechał. A kto nie miał biletu, to nie wiem, jak mu przeszedł. Wtedy go łapali, że na gapę jechał. Pracowałam jako kasjerka, tak na stacji, trochę w Miłkowicach, potem w Legnicy. Sprzedawałam bilety na pociągi. Przede wszystkim na dworcu tętniło życie. Był bardzo duży ruch. Dużo ludzi jeździło pociągami, no już nie wspomnę o młodzieży, która chodziła do szkoły, dojeżdżała do Legnicy, do Chojnowa, do Bolesławca dojeżdżali do szkół. I było naprawdę takie życie, tak ciekawie było, bardzo było wesoło, towarzysko. Przychodzili sąsiadki, siadały sobie w poczekalni na ławkach. Niektóre osoby nawet wcześniej wychodziły co najmniej pół godziny przed odjazdem pociągu, tylko dlatego, żeby sobie porozmawiać. Jak było lato, to na ławeczkach przy tych pięknych lipach zabytkowych, które akurat jeszcze ocalały są do dzisiaj, i siadały sobie na ławeczkach i opowiadały sobie. Ja nie wiem, jak ja się z tym wszystkim obrobię. Pani droga, powiem pani, że ja też. Przyjechały do nas 3 wagony z bykami do przeładowania. A jeszcze kilka osób nie poszło sobie dzisiaj do pracy. No i jak to teraz tutaj przekładać, jak to wszystko źle poukładane? Robota, roboty. Dobra, koniec przerwy. Wracamy na magazyn. Jeżeli chodzi o ekspedycję, to w tych wagonach myśmy przewozili no, bardzo dużo rzeczy. Między innymi u nas ładowaliśmy w Miłkowicach byki, konie, owce, ale także różne zboża woziliśmy, różne inne pojedyncze takie towary. Dużo było też wagonów, które przychodziły do nas na poprawę ładunku, bo gdzieś tam na górce rozrządowej gdzieś tam się ładunek przesunął. Myśmy to wszystko sprawdzali przy pomocy jeszcze właśnie kolejowej policji. Do moich obowiązków należało spisać pociąg, wyliczyć jego brutto, długość pociągu, no i wyszczególnić, jakie znajdowały się wagony próżne, ładowne i ich tonaż. Planowaliśmy i układaliśmy rozkłady jazdy do pociągów towarowych. Różne towarowe, wojskowe, z przesyłkami niebezpiecznymi. No i to była moja praca, między innymi. To w tej ekspedycji to tam było no różne, alkohol, tego, to, ale to przeważnie sprawdzali to, bo tylko przejeżdżało, ale nieraz przepychali gdzieś tam tego, gdzieś jakieś były wycieki czy coś, to oni sprowadzali tu na Miłkowice pod tymi, oni tam to wszystko sprawdzali, przeliczali od nowa, rozblokowywali, później tam to była i policja, i sokiści, oni to sprawdzali, tylko taka komisja, i później wagon zamykali i wagon szedł normalny tam, gdzie miał do końca tego swojego jazdy. Na wagonach tych węglarek to węgiel, koks, żwir, bo jak już jeździłem na parowozie, to żeśmy jeździli do Niwnic i tam w Niwnicach jest żwirownia i była tam fabryk, to tam były takie miesiące, że całą te wszystkie służby, które pracowałem, to robiłem właśnie do tych Niwnic, nie? Oh!
Znajdziemy tu małe poziadłonko w kubiku. Dziadek, dziadek, koledzy cię szukają. Wybuch pożar. Tak, wybuch pożar. Jak to? Gdzie się pali? Przy malinie. Dobrze, już biegnę. W 1979 roku zacząłem pracę w Miłkowickiej Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej w Miłkowicach. No, jako strażak. Poszłem po wojsku, przyjąłem się, poszłem na kurs uprawiający do pracy zawodowej. Pracowałem 10 lat, 3 miesiące i 3 tygodnie. Tu w Miłkowicach parozowie paliła się raz. No, było to i na wagonówce, i na DG. No, było to u tych pożarów. No i podkłady kolejowe. Tam jak ten duży most, ten wiadukt, to tutaj, tam żeśmy jeździli poza te teren. W początku robiliśmy po 12 godzin, co nie? A później się zmienili, to robiliśmy 24 na 48. Nawet byłem na kursie strażaków na motor pompy, nie? No bo to była straż kolejowa, tylko przyjeżdżali tutaj, był kierowca, był komendant i jeden czy dwóch strażaków takich. No i tam my im dochodziliśmy, jak się coś paliło, to żeśmy tam dochodzili. Temat związany ze strażą. Straż pożarna znajdowała się przy parowozowni. Po kilku latach, bo to była bezpośrednio z pracowników czynnych, taka jak coś podobne jak ochotnicza. A następnie została straż umiejscowiona zawodowa. Straż zajmowała się wszystkimi sprawami związanymi z utrzymaniem zabezpieczenia, wszystkich spraw, które były związane z pożarami na terenie kolei. Owszem, czasem udzielali pomocy straży zawodowej czy ochotniczej. O, Dzień Kolejarza to był huczny, bo były imprezy, było kino, tam była sala taka teatralna, bo tam ekran się podnosił. No, były imprezy, były potańcówki, była orkiestra kolejowa, która grała. Dużo było. Także były zapraszane goście różne, akademie. Było hucznie. Blisko tutaj też, niedaleko tego Domu Kultury niby, to też była straż pożarna. Często samochód stał na zewnątrz, często były wywieszane z ostatniego piętra węże, które prawdopodobnie się suszyły. No i tak jako dziecko to się latało, się oglądało, bo to samochód stał, było coś kolorowego. No tak było. No było wesoło. Зябев, ти помахай тому пату, бо ти джеєш за бардзо. Па нє! Кузня, а то не при школе. Ту ще тяжко працює, а не легко баві. Цо ще тим в'єм? Он дуже ще виглондам. Виглонда, пан, якби був по ґрунтовним митю котла. Ну, очевидно, котли помите, але ґрунчий паровоз бенді м'єлі. То найважніше. А тераз нех пан іде до дому відпочивати. Leży się. O tak! Zimne piwko to na pewno. Miłe zmiany, panie diabłu. Na kolej przyjąłem się po wojsku w 71 roku. To. Pierwszego to jakby pierwszy, drugi styczeń. No i pracowałem 3 lata na warsztacie. No i później, bo ja się przyjąłem jako na pomocnika maszynisty. No i przechodziłem kurs palacza. Tam tego, jak to się nazywa, w opalaczu zostałem pomocnikiem, po pomocniku
wysłali mnie na badania, na te wszystkie takie techniczne i dostałem maszynistą, znaczy wysłali mnie do Wrocławia na kurs maszynistów parowych. Budę otworzył, hamować się umiało, wszystko się tego. No i wjechałem do szopy, nawet wjechałem na obrotnicę, do szopy wjechałem. No, praktykę taka już, taka stopniowa to była ta praktyka. No, przyszedł ten maszynista, przyszedł do tego i coś do mnie mówi. Mówi, a czego ty, nie, czego? Mówi do mnie tak, czego ty czego semafor nie podali? Ja mówię, chłopie, jaki ty semafor? Co ci się stało? On tak się na mnie patrzy, mówi, a gdzie my jesteśmy? Mówię, w parowozowni. No, a on jeszcze chciał otworzyć przepustnicę, chyba do dyspozytora by tylko wjechał. Jeszcze śpią. Umarłego takie krzyki by wskrzesiły. Bójcie się Boga. O, pani co siatko. Pani może widziała tego pana, co tu mieszka? Widziałam. Po północy jakoś, jak wracał z imprezki jakiejś chyba. Właśnie tak myślałem. Pani, ten człowiek dokładnie godzinę temu miał się zjawić na kolei. Gdzie on teraz jest? Nikt nie otwiera. Tego to ja już nie wiem. Pan próbuje. Może śpią. Do widzenia. O, dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, że czy zostałem mężem w domu? O nie, mąż wyjechał. Do brata. Do Opola. Sąsiadka twierdzi, że wracam po północy. I nagle się co? Teleportował? Wehikuł czasu sobie zainstalował? Namiotle odfrunął? Panie władzo, tuż to prawda, czysta prawda. Powiadomię męża, jak tylko wstanie. Pewnie zapomniał. Tak, zapomniał. Wszyscy tak właśnie zapominają. Do widzenia. Do widzenia. Marian, obudź się. Marian! Co się dzieje? Śpię. Marian, chyba widziałam gońca. Gońca? Zośka, ja się chowam, jak coś to mnie nie ma, nie wiem. Nie mam dzisiaj zmiany w pracy, nie wiem, wyjechałem do brata, do Opola. Nie wiem, wybić coś, najlepiej było go nie wpuszczać. No, mieliśmy różne takie rzeczy z gońcem, bo czasami gońca wysyłaliśmy na przykład po pracownika, który nie przyszedł, a pilnie jest potrzebny na przykład pod rozładunek wapna, nie? To ci ludzie no, czasami się tak ukrywali po prostu w domu, nie chcąc wyjść, nie? I czasami ten goniec przyczaił się gdzieś tam i on mówi, a już jest wszystko okej, nie? I nagle ciach wychodzi z domu na piwo, a tu goniec stoi i mówi, no kolego, ja wiedziałem, że ty jesteś w domu, coś ty tu kręcisz. A goniec to był taka sytuacja, że przylatuje do mnie znajomy, mówi, nie? Przylatuje i mówi, ty chowaj mnie do szafy. Ja mówię, co ty chcesz, czego się chowasz? Mówi, ty, awizo po mnie jest.
No jak awizo? No mówi awizo. No i za chwilę faktycznie puka ktoś, wychodzi, awizo jest, nie? A on mówi, tutaj do ciebie ten Zbyszek nie przyszedł? Ja Zbyszka widziałem, mówię, jak schodziłem do ubikacji, to widziałem, że on tam mnie mijał, no. To go widziałem, a tak to nie. A to mówię, może pan nie widział, że ja do domu wracałem, nie? No i koniec popatrzał, nie? A ja sobie myślę, o, jak to taka nagonka, to tak jeszcze. A on tak rano gdzieś o 6 przyjechał, czyś koło 12 do roboty znowu. No i myślę sobie, nie, na parowóz jak najdłużej przeciągnąć. A jeszcze na ten mecz, jak się poszło, to pamiętam tak. Jak się tylko goniec pojawił w bramie przed tam stadionem, nie? To wszyscy, patrzysz, po robach leżą te pomocnicy, tak, w trawie. On tak patrzy, zagląda tam, kogoś się pyta, coś mówi. Tego, bo to wszyscy my się tu znali, nie? No i tego, pyta się, tego widziałeś? Nie, tego widziałeś? Nie. I żeśmy sobie w tej trawie leżeli. No, on już pojechał, to my wszyscy powstawali, dalej mecz oglądał. Spodenki, kąpielówki, ładowarka. O, jeszcze tablet. Ty nad morze, pływać, opalać się jedziesz, a nie zaś te oczy w ekran wlepniać. Ale jak pogoda nie dopisze, to jeszcze 8 godzin w pociągu. Umarłabym z nudów bez tego sprzętu. Ach, ta dzisiejsza młodzież! Sami skorzystać z uroków natury, to tylko w tych skajpajach. Skajpach, babciu, skajpach. Skajpajach, skajpach. Jeden czart. Kiedyś to było zupełnie inaczej. Inne czasy. No widzisz, babciu, czasy się zmieniają. Spójrz, takie wagony kiedyś mieliśmy. Wagon socjalny? Tak to się kiedyś nazywało? Dokładnie, posłuchaj, haj, opowiem ci, jak to wyglądało. No i kilkanaście lat z wagonówki byłem skierowany do ośrodka kempingowego w Karsiborzu. Pracowałem tam, ponieważ od czerwca do września, bo przyjmowałem po prostu pracowników. Był podstawiany w Legnicy wagon. Pracownicy dojeżdżali tym wagonem bezpośrednio do Świnoujścia. Tam czekał samochód. Samochód zabierał torby, ludzie jechali autobusem. I czasy trwały 2 tygodnie. Na przykład wagonem socjalnym wylądowałem w Istambule. To jest miasto, największe miasto w Turcji, prawda? No to taka wycieczka, można powiedzieć. To organizowała nam to kolej. No i to było wszystko bezpłatnie. Myśmy tam byli tylko jako uczestnicy tej wycieczki. To jest takie, można powiedzieć, troszkę jak mieszkanie. 4 osoby w przedziale. Tam była łazienka. Było takie pomieszczenie socjalne, typu kuchnia, jakaś kuchenka. Można sobie było jakieś jedzenie przygotować. Herbata, kawa, takie coś. To wszystko było, no było to po prostu bardzo ładnie zorganizowane i wyposażenie takiego wagonu było dobre. A wycieczki też jeździliśmy. Były organizowane właśnie w różne miejsca. Różnie, na przykład Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, wszędzie. Takie po kilkudniowej w wagonach się spało, tych socjalnych. Było fajnie. Jest co wspominać. Panie, jaka feta była wtedy. Wielka pompa wtedy była na peronie. Wielka impreza. A ja co pamiętam? Że wtedy Szagacki był. A bzdura, co pan tu w ogóle opowiadasz, no. Żagański nie był zrobiony, bo oni go po prostu tak troszeczkę jakby no źle go puścili chyba, no. A jak to torowy był i zamiast na Żagański to go na Węgrzynie spuścili. A tak. No i tak się
teraz chęci. Nie wyhamował. I nie normalnie wino. Coś. Zobacz, i opowiada. No przecież jest niemożliwe. Przecież to osobowy przyjechał na Żagańskie. To osobowy. Węgierski nie był jeszcze skończony. Toż to bagańczone. No i Żagański musiał wyjechać do końca z wrotnicy. Ego puścili na drugi peł. A za wrotnicą nie ma sieci. A z wami do ładu nie dojdziesz. Ja wam zaraz opowiem, jak to było. No na kolei się bardzo zmieniło, dlatego że była przebudowa nowych torów, była elektryfikacja, to zaczęły jeździć pociągi elektryczne. No i warunki pracy też się polepszyły. Od roku 84, no ja przebywałam na urlopie wychowawczym, ale mniej więcej tak z okna obserwowałam, co się działo. No i wiem, że przeprowadzali elektryfikację linii kolejowej Wrocław-Legnica-Miłkowice. Odcinek, który został oddany w Miłkowicach, czyli Wrocław, Miłkowice, Legnica, Miłkowice, w roku 1978, bodajże 28 grudnia. To z taką wielką to odbywało się pompą. Było to bardzo, no, głośne. Wagony były bardzo przeładowane uczniami, pracownikami, bo większość ludzi jeździła właśnie, korzystała z kolei. I te pociągi właśnie były, dość długo jechały z Legnica, z Miłkowic, ale kiedy już w 84 nastawił pociąg elektryczny, który właśnie był pierwszym pociągiem elektrycznym, wszyscy się cieszyli, że mamy fajnie, że się jeździ. Zresztą to już jazda po tych torach była zupełnie inna, bo tory były też przedłużone. Nie stukało, nie trzęsło, nie tego, gładziutko się jechało. Wszyscy byli szczęśliwi, zadowoleni, że mamy więcej miejsca, że nikt nam na plecach nie siedzi. No i to by chyba było tyle. No, naprawdę można powiedzieć, jakby te czasy wróciły, to byłoby chyba lepiej. No, bo brak tego jest. Nie ma nic dzisiaj. Kolej nam zginęła w Miłkowicach. Była jej parowozownia, było wiele budynków, nawet i na kolei tam, co w ruchu i tego. Nie ma dzisiaj nic. No, brakuje tych starych, no, pracy. Tam, gdzie pracowałem, tam lokomotywownia. Człowiek idzie i patrzy. Nie ma. Było, nie ma. Były działki, gdzie mieliśmy działki. Nie ma. No i cała ta struktura w Miłkowicach się zmieniła bardzo. No nie wiem, jak to by powiedzieć, czy na lepsze. No jednym na lepsze, niektórym na gorsze. Człowiek, będąc młodym, miał inne zapatrywania, inne podejście do tego wszystkiego. Natomiast dzisiaj, już będąc emerytem, człowiek widzi, co by się przydało dla tego emeryta jeszcze. Co prawda na dzień dzisiejszy to można powiedzieć tak, że nasze stowarzyszenie przy współudziale pani dyrektor Graf spełnia jakieś role, które naprawdę są budujące i w pełnej części ludzi satysfakcjonuje. Między innymi mnie tak samo. Na pewno mi brakuje tego ruchu, że Miłkowice tętniło życiem, o której porze by się nie wychodziło na ulicę. Pełno było ludzi, spacerowali dzieci, można było spotkać znajomych, porozmawiać z nimi. Dużo ludzi z wioski też na stację przyjeżdżało rowerami, później pociągiem dojeżdżali do szkoły albo do pracy. Wszyscy znaliśmy się, po prostu ten czas tak szybko zleciał. No i dzisiaj już jest tak jakoś pusto, cicho,
tylko wiatr tam hula. Może pająki gdzieś łaszą. No jako dzieci to pamiętam, że było wesoło. Był kontakt, bo były po ogródkach, żeśmy latali po płotach. Blisko była kolej, także do kina się chodziło. Był taki karuzele, były takie liny do wspinania. No, było dużo takich rzeczy, z których można było korzystać. Tu w Miłkowicach dostawałem tak jak normalny kolejarz, węgiel, bilety rodzina miała bez, że można jeździć po całym kraju, było wszędzie, także i węgiel dostał też 2,5 tony węgla, także wszystko było fajnie. No bardzo dobrze wspominam, bo człowiek, ożeniłem się, rodzinę założyłem, rodziły się dzieci i była praca, co nie? A teraz patrząc na te czasy, co teraz są, a co przedtem było, to w Miłkowicach nie ma połowy tego, co by kiedyś było. No w Miłkowicach szczególnie przedtem była stacja rozładunkowa. Wagony przerzucali, żeby formowały pociągi i to wszystko. No brakuje mi tych budynków, co tu kiedyś stały, to wszystko, co to było, tak? Bo teraz jest goła stacja, nic nie widać. No wszystko widać teraz, co nie? Najbardziej wspominam kontakt z ludźmi, którzy tam pracowali, koleżanki, koledzy, bo pracowało bardzo dużo osób i wiadomo, były rozmowy, były takie, jak to w pracy, jeden drugiemu coś podpowiadał, bo pracowało się zasadniczo w grupach, nie pojedynczo. No, także mile wspominam to bardzo i brakuje tego kontaktu z ludźmi. No mi się zdaje, że brakuje jednak tych takich tamtych czasów trochę, no bo to były jednak te ulgi duże. Duże były te ulgi dla nas. Dla nas, dla dzieci, dla rodziny, tak to. Wspominam te czasy bardzo miło, bo było naprawdę fajnie. No, w domu było czarno od tych kopciuchów. Jak się zostawiło okno otwarte, no niestety, siwo. A ściany były co roku malowane. No ciężka praca może nie była, bo jeżeli człowiek lubiał to robić, to dla niego nie było to ciężkie. Człowiek jeszcze był młody, to dużo mógł. No wydaje mi się, że to życie było takie weselsze, no spokojniejsze to może nie, ale takie weselsze, milsze. Ludzie byli naprawdę jakby inni. Jak teraz? Czego mi brak z tamtych czasów? No młodości po pierwsze. Po drugie, to jest inaczej jak człowiek pracuje, bo na emeryturze są inne czynności, a pracując są inne czynności. Więc tego bardzo, bardzo brakuje. To znaczy jestem tylko z tego dumna, że nie żałuję, że pracowałam w tym zawodzie i jestem zadowolona z pracy z ludźmi. Historia Miłkowic nierozerwalnie związana jest z koleją. Miłkowice to miejscowość o ponad 50-letnich tradycjach kolejowych, które wciąż odgrywają kluczową rolę w kreowaniu lokalnej kultury. W latach 1950-1990 ponad 80% mieszkańców Miłkowic była bezpośrednio związana z koleją. Przez wiele lat Miłkowice stanowiły znaczący węzeł kolejowy, obsługujący głównie ruch towarowy. Polskie Koleje Państwowe posiadały tu mocno rozbudowane zaplecze składające się m.in. z lokomotywowni i warsztatów, wagonowni, gdzie zatrudniano około 2000 osób, co znacząco determinowało charakter miejscowości jako osiedla kolejarskiego. Jest to tożsamość miejscowości, której nie sposób zapomnieć, a bez wątpienia warto ją przypominać i promować. W tym celu z inicjatywy GOKiS Miłkowice w 2012 roku założono Stowarzyszenie Kolejarz. W skład stowarzyszenia wchodzą głównie byli pracownicy kolei węzła PKP Miłkowice. Do zadań stowarzyszenia należy przede wszystkim popularyzowanie historycznych i kulturowych walorów kolei, ocalanie kulturowego dziedzictwa oraz współpraca międzypokoleniowa. Przez okres 10 lat działania stowarzyszenia udało się wiele zrobić w tym zakresie. Zrealizowano kilkanaście projektów,
Powstały dwa pomniki, Izba Pamięci Kolejarskiej, Skwerek Kolejarza, zakopano kapsułę czasu, utworzono wioskę tematyczną, której oferta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Liczymy, że nadal będziemy mogli dzielić się wspomnieniami, wiedzą kolejarską z kolejnymi pokoleniami. Zatrzymał się czas.